Cryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Cryptomasters. Porozmawiajmy trochę o kobietach dzisiaj. Faceci uwielbiają gadać o kobietach. Także dzisiaj trochę na ten temat będzie. Na początku przypominam, że niebawem robię webinar, na którym będę analizować aktualną, krwawą trochę sytuację rynkową i tłumaczyć, jak z niej wybrnąć i jak na tym wszystkim można zarobić. Będzie to ostatni webinar w tym miesiącu. No a potem wakacje zobaczymy, jak będzie, bo nie wiem, jak tam będzie czas, bo też nie ukrywam, że w innych tematach i biznesach trochę więcej chcę się zaangażować. Jakby nie było, kryptowaluty zawsze były dla mnie tematem hobbystyczno-edukacyjnym, dlatego że uznałem, że trzeba więcej ludzi edukować w tej branży, żeby nie potracili pieniędzy. Także zobaczymy, zapisz się na najbliższy webinar, myślę, że będzie fajny, ciekawy. Linka do niego znajdziesz pod tym nagraniem. A dzisiaj czego możemy się nauczyć od kobiet? Otóż okazuje się, że zainteresowanie kobiet kryptowalutami, kryptotradingiem podwoiło się w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy. No i to ciekawe. Oczywiście my wiemy, że zwłaszcza jak ktoś jeździ, nie wiem, na jakieś konferencje, meetupy, to wie, że kobiet tam prawie nie ma. W sensie, że to jest bardzo, bardzo mały odsetek osób. No i ogólnie postrzega się kryptowaluty jako temat wyjątkowo męski. Czy to dobrze, czy to źle, to zaraz postaramy się na to pytanie odpowiedzieć. Tak czy inaczej, no okazuje się, że 13% według statystyk w Wielkiej Brytanii, według ostatniego badania, 13%, czyli pi razy oko co ósma kobieta, chciałaby w najbliższym czasie zainwestować w kryptowaluty. A pod koniec zeszłego roku było to tylko 6%. Co ciekawe, bo przecież właśnie pod koniec zeszłego roku były te największe szczyty. I wtedy te ceny były szalone. A dwa razy mniej tak naprawdę kobiet wtedy mówiło, że chce w to wchodzić, niż dzisiaj. To jest ciekawe, bo faceci, mam wrażenie, mają dokładnie odwrotnie. Czyli faceci łatwiej gwałcą tę naczelną zasadę inwestowania, że jak jest dół, to trzeba się cieszyć i obkupować. Jak jest górka, to trzeba sprzedawać, realizować zyski i jechać na Kanary na wczasy. I to jest jakby bazowa logika w tym wszystkim, ale okazuje się, że faceci tak mądrze nie działają. Kobietom chyba to przychodzi łatwiej. I żeby nie było, zaraz do tego jeszcze podam jedną statystykę, okazuje się, że w pokoleniu milenialsów, czyli tych osób na przestrzeni milenium, można powiedzieć, zrodzonych, aż 20% kobiet zainteresowana jest inwestowaniem w krypto, czyli co piąta kobieta. To jest bardzo, bardzo dobry znak. Oczywiście przykładów ciekawych, fajnych kobiet w świecie kryptowalut nie brakuje, że tak wspomnę na szybko Polkę Zoe Adamowicz, która tworzy projekt Neufund i zresztą udziela się bardzo w świecie blockchain, zrobiła duży startup i go sprzedała. Teraz działa intensywnie z kolejnymi projektami, także bardzo, bardzo fajnie. Tak czy inaczej, co też ciekawe, w ciągu ostatnich paru miesięcy, jak trwa korekta, to czytamy, że nie było specjalnego wzrostu zainteresowania męskiego branżą kryptowalut. Czyli faceci interesują się tematem tak samo jak wcześniej. Nie jest tak, że nagle więcej facetów się tym interesuje, że więcej nowych facetów dochodzi do branży, a kobiet owszem. Czyli to jest właśnie ciekawa rzecz, że kobiety dochodzą, to fajnie zabrzmiało, jak jest dołek. Jak jesteśmy na dołku, to kobieta dochodzi. Okazuje się w świecie kryptowalut. Tak czy inaczej, chodzi o to, że to jest przecież właściwy moment. Podczas korekt się powinno wchodzić w temat. I co jeszcze ciekawe, 50% mniejsze prawdopodobieństwo jest u kobiet, że one cierpią z FOMO, czyli Fear of Missing Out. Czyli na przykład, że coś je omija, że na szybko jakaś decyzja gwałtowna, żeby tylko w coś wejść, bo szybko leci do góry, to muszę się obkupić, bo na pewno będzie dalej leciało i tak dalej. Różne dziwne rzeczy. Mam też wrażenie, że kobiety są dużo bardziej odporne na FAT, czyli Fear, Uncertainty and Doubt, bo widzę teraz, jak zawsze jak jest korekta, to ja mam pełno idiotów na mailu, którzy piszą, że o Maćku, szukałeś nas, bo mówiłeś, że kryptowaluty są takie fajne, a teraz spadło, naganiaczu i tak dalej. No i debil goni debila, nie wiadomo, który, nie wiem, czy ma olimpianę na największego tempaka internetu zrobić. A od kobiet prawie takiej wiadomości nie ma.
To jest ciekawe, że... A też przecież ten kanał tutaj, CryptoMasters, też oglądają kobiety. Oczywiście wiadomo, że statystycznie mniej, tak jak ogólnie jest ich w branży mniej. No ale to nie jest tak, że jak na przykład 10% to są kobiety, a 90% faceci, no to 10% durnych maili napisały kobiety. Nie, ja od kobiet prawie nie mam żadnych durnych maili. To jest właśnie ciekawe. Więc wychodzi na to i to jest ten paradoks, który nie jeden facet nie chce uwierzyć, że kobiety panikują mniej. Wyobrażasz to sobie? Poczytaj sobie komentarze, nie tylko pod moimi filmami, ale pod filmami innych różnych krypto-youtuberów i zobacz, jak faceci, jakie to są miękkie pipki. Po prostu, jak tylko im CoinMarketCap spadł, Bitcoin kosztuje mniej niż 7 tysięcy, może będzie jeszcze mniej, nie wiem, bo nikt tego nie wie. Jak pipkują, jak im siusiaczki zmiękły teraz. Ojeju, koniec kryptowalut. Ojej, trzeba się wyprzedawać. Ojej, a przecież mówiłem, że z Bitcoina już nic nie będzie. I już po prostu normalnie średnia długość siusiaka 3,5 cm we wzwodzie. Tacy męscy są, więc nie dziwię się, że kobiety mają tutaj większe jaja. Po prostu, no tak to jest. I oczywiście grube ryby, niezależnie od płci, czyli ci, którzy na wysokim szczeblu inwestują milionami, no to ci ludzie, wiadomo, jak jest korekta, to oni się cieszą, choćby dlatego, że ją sami pewnie wywołują, ale też dlatego, że korekta oznacza, że można zarabiać. Oczywiście nigdy nie ma pewności i tak dalej, my to wiemy, natomiast wychodzi na to, że kobiety mniej ulegają tym emocjonalnym kwestiom. Zobacz, jaki to jest absurd, bo przecież jakby nawet z psychologii my wiemy, że kobiety są przecież bardziej emocjonalne, a faceci teoretycznie są bardziej logiczni. Ale jak się okazuje, ta logika się wyłącza, kiedy tylko jest korekta na rynku kryptowalut. I wtedy włącza się ona u kobiet. To jest ciekawe, przychodzi intelekt wtedy, taki długofalowego myślenia, wyłącza się facetom, a u kobiet jak najbardziej działa. Także brawo, brawo panie, wygląda na to, że podejmujecie rozsądne decyzje, zwłaszcza w chwilach bardziej niebezpiecznych emocjonalnie, no bo wiadomo, jak jest górka, no to wszyscy się cieszą, wszyscy się smyrają po tyłeczkach, jest wesoło, fajnie. Natomiast jak jest korekta, no to wtedy jest weryfikacja charakteru. I kto ma mocny charakter, to ten wie, po co wszedł w kryptowaluty, wie, ile czasu chciał je trzymać i na co czeka. A kto ma miękki charakter, to wchodzi i pisze komentarze: o, oszustwo, nic już nie będzie, ja wiem na 100%, bo jestem wróżbitą, że Bitcoin teraz spadnie poniżej 3000, ja to wiem, i tak dalej, jaja na całego, to po prostu jaja na całego, więc duży szacun dla kobiet, bo wygląda na to, że radzą sobie z tego typu stresem dużo, dużo lepiej. Zresztą, no tak między nami, to musimy się przyznać, że my oczywiście jako faceci kozaczymy i chcemy być uznawani za takich twardych, ale za żadne skarby nie chcielibyśmy rodzić, bo wiemy, że jakby faceci rodzili, to myślę, że współczynnik aborcji by wzrósł 50-krotnie, bo faceci nie mają na tyle jaj, żeby robić tak trudne rzeczy. No cóż mam powiedzieć. Tak czy inaczej, brawo dla kobiet. Mam nadzieję, że więcej będzie kobiet w tej branży, bo tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tu eToro donosi, czyli w sumie no, giełda typowo traderska, czy serwis, że kobiety stanowią póki co tylko 8,5% obrotu na ich platformie, czyli mało. W ogóle mnie ciekawi takie porównywanie, że zobaczcie, ale to już jest norma w dzisiejszych mediach i to świadczy o tym, jacy ludzie są inteligentni dzisiaj, że kobiety stanowią 8,5% w porównaniu do mężczyzn, którzy stanowią 91,5%. Dziś trzeba pisać takie rzeczy, bo przeciętny Janusz to już nie umie sobie wyliczyć 100% minus 8,5%, więc trzeba mu napisać. Ja to widzę naprawdę i na portalach, i w komentarzach, że logiczne myślenie dzisiaj naprawdę jest ciężkim, niszowym tematem wręcz. Tak czy inaczej, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem o tym powiedzieć, że tutaj jeszcze jest fajna informacja, że kobiety, okazuje się, że dwa razy częściej pytają o poradę, czy dowiadują się od przyjaciół i rodziny, jak inwestować. Oczywiście my możemy to podważyć i powiedzieć, co ona, jakbym ja pytał mamy, w co wchodzić, to bym w życiu w żadne krypto nie wszedł, bo mama jest przeciwna. Jasne. Natomiast tu nie jest to sprecyzowane, kogo one pytają dokładnie, czy to jest i o co dokładnie, czyli czy mam inwestować, albo czy wejść w to, czy w tamto, nie wiemy, no jest to dość mgliście napisane, natomiast wniosek i tak taki ogólny bym dał, że tu jest w porównaniu do mężczyzn, którzy chcą decydować za siebie. I oczywiście, ostateczna decyzja musi być twoja, bo inwestujesz tylko twoje pieniądze. Natomiast faktycznie znam osoby, które
decydują tak od razu. Czyli nie robią żadnego researchu, żadnego badania, nie przeglądają materiałów, nie oglądają filmów, nie czytają artykułów, czyli nie pytają o radę totalnie nikogo. Totalnie nikogo, bo oni sami wiedzą najlepiej. To są te tam młoteczki, które potem piszą, że szkolenia z kryptowalut to nie powinno takich być, bo to wiedza, to nie, to niepotrzebne i tak dalej. No i potem bankructwo i płaczą, że nie było wiedzy. Więc kobiety wiedzą, że warto zapytać. Oczywiście, tak jak mówię, to trzeba jeszcze wiedzieć, kogo zapytać, ale zapytać zawsze warto i najlepiej, tak jak ja też wiele razy mówiłem, zapytać sprzecznych źródeł. Czyli zarówno na przykład zapytać optymistę bitcoinowego, jak i pesymistę bitcoinowego. Albo na przykład nie zapytać dosłownie, tylko możesz wejść na YouTube'a i zobaczyć jeden kanał, który jest bardziej optymistyczny i drugi, który jest bardziej pesymistyczny. I to jest wartościowe, bo wtedy sam sobie możesz wyciągnąć wnioski i podjąć najlepszą dla siebie decyzję, bo sam sobie jesteś w stanie ocenić, które argumenty bardziej cię przekonują. Natomiast najgorsze, co można zrobić, to jest nic nie obejrzeć, nic nie przeczytać, tylko po prostu wchodzić, bo gdzieś tam słyszałeś, że krypto są super, albo na przykład wychodzić z jakiejś inwestycji, bo gdzieś słyszałeś, że krypto się skończyły. To jest najgorsze, co można zrobić. Zatem jak najbardziej pytamy o opinię, dowiadujmy się, edukujmy, czytajmy. Edukacja to jest kluczem do sekretu, jeżeli nie chcesz zostać bankrutem. Także o tym pamiętajmy. W związku z czym, podsumowując to wszystko, rady od kobiet dla nas. Po pierwsze, nie panikujmy, nie panikujmy zarówno facstersko, kiedy jest źle, jak i takie, nie róbmy tego FOMO, czyli jak coś idzie do góry, to nie znaczy, że na szybko musimy wskakiwać do tego jadącego pociągu. Po drugie, rady od kobiet dla nas. Nie decydujmy od razu za siebie, tylko najpierw poznajmy wiele różnych opinii i wtedy zadecydujmy za siebie, czyli jakby połączmy strategię męską z kobiecą, bo odpowiadając na pytanie, czy to dobrze, że więcej jest kobiet w świecie kryptowalut, odpowiadam jednoznacznie, bardzo dobrze, bo zawsze jak brakuje tego czynnika takiego, no drugiego po prostu, tego pierwiastka żeńskiego, czy w drugą stronę to samo, w branżach, które są typowo żeńskie i brakuje czynnika męskiego, to zawsze jest problem po prostu. Coś brakuje, coś nie działa. Jesteśmy po to różnej płci, żeby się uzupełniać i to jest fajne, to jest wartościowe i tak po prostu funkcjonuje świat. Także nawet para składająca się z dwóch mężczyzn też ma czynnik męski i żeński, jak się tak przyjrzysz, więc zawsze tak to po prostu w przyrodzie jest. Więc bardzo dobrze, jeżeli będzie więcej kobiet, to będzie więcej świeżego spojrzenia, więcej spokoju, myślę, więcej odporności, więcej edukacji też. Bardzo dobrze. Także trzymam kciuki, żeby udział kobiet w tym rynku jak najbardziej cały czas się rozwijał. Drogie panie, które to oglądacie, dzięki bardzo za to, że tu jesteście i mam nadzieję, że będzie was po prostu coraz więcej. Miłego dnia wszystkim życzę. Do usłyszenia na ostatnim już w najbliższym czasie webinarze, do którego linka znajdziesz pod tym nagraniem i oczywiście na YouTubie. Cześć!